Czy obecność Kościoła naszego, w naszym kraju, w Polsce, w mediach, zwłaszcza społecznościowych, jest Pani zdaniem już wystarczająca, czy jeszcze do tego stanu nam daleko? Bo opinie są bardzo różne. Są księża, którzy mówią, w ogóle to jest nam niepotrzebne. No i są takie środowiska, które bardzo pięknie posługują się mediami. Jak to wygląda w perspektywie, nie wiem, całego kraju? Jeśli rozumiemy przez Kościół także osoby świeckie, zaangażowane głęboko religijnie, to oczywiście Kościół jest bardzo dobrze zaangażowany w media społecznościowe, bo wielu ludzi świeckich tworzy projekty internetowe, społecznościowe i rzeczywiście robią to bardzo profesjonalnie, używają całej swojej wiedzy, którą posiadają tak naprawdę z firm komercyjnych, z wykształcenia i z doświadczenia. Więc myślę, że rozumiejąc szeroko Kościół taki, jaki jest naprawdę, to tak, Kościół jest mocno dobrze zaangażowany, szczególnie poprzez osoby świeckie. Na spotkaniu z tutaj w Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przywoływała Pani bardzo wielkie, poważne liczby. Myślę, że nie wszyscy mają świadomość tego, jak wiele osób w tych mediach uczestniczy, dla jak wiele osób są one ważne. Czy tą informację też trzeba jeszcze powtarzać i jeszcze mocniej przekazywać, żeby dotarła do odpowiednich czynników w Kościele, chociażby decydujących? Ja myślę, że świadomość tego, jak wiele osób może korzystać z treści, które publikujemy w mediach społecznościowych, jest powalająca. To jest przynaglające realizacja tak naprawdę wezwania Jezusa: idźcie i głoście wszystkim narodom. Więc nie może nas tam nie być, gdzie są miliony ludzi, codziennie po kilka, kilkanaście godzin spędzających swój czas właśnie w internecie. 14 milionów ludzi na Facebooku. To jest liczba, do której warto jest się komunikować. Myślę, że te liczby trzeba powtarzać, tym bardziej, że te liczby ciągle rosną. Liczba godzin, które spędzamy w sieci, liczba osób, które się ciągle podłączają pod sieć i korzystają z tego bardzo aktywnie i coraz dłużej, jest po prostu dla nas nie tylko wyzwaniem, ale też zadaniem, które powinniśmy każdego dnia spełniać. Także wejście w komunikację społecznościową, ale także w komunikację mobilną, świadomość tego, jak wiele osób z tego korzysta, jest po prostu porażająca i motywująca. Przywołała Pani też pewną informację dotyczącą różnych ludzi o różnym wieku, bo jakby potocznie uważa się, że tylko młodzi, starszych to nie interesuje, nie powinni. Tymczasem to nie jest tak. To prawda, co czwarta osoba w wieku 60+ korzysta bardzo aktywnie właśnie z komunikacji mobilnej i także ze smartfonów. To znaczy, to są stereotypy w Polsce, że tylko osoby bardzo młode, 15-19, no może 25, korzystają z sieci i tak naprawdę też właśnie ze smartfonów. To jest nieprawda. Bardzo wiele osób w wieku właśnie tak naprawdę nawet 60+ korzysta z internetu i ze smartfonów. To pokazuje, że także zmieniają się pewne stereotypy, które dotychczas funkcjonowały. To jest dla nas wyzwanie, ogromne wyzwanie, żeby być dobrym, pozytywnym przekazem dobrych wiadomości także w sieci. Jednym z przykładów jest oczywiście Państwa działalność. Czy Pani się podoba ten pogląd papieża Benedykta, który nazwał to nowym kontynentem? Bo dla mnie jest bardzo, bardzo przekonywujący. Myślę, że jeszcze sobie do końca z tego nie zdajemy sprawy. Oczywiście cyfrowy kontynent, który jest, to są realnie ludzie. To nie jest jakaś rzeczywistość tak naprawdę nierealna, bo to są realnie ludzie, z którymi się komunikujemy po prostu za pomocą środka. Czym się to różni od tradycyjnej dotychczasowej komunikacji? Tym, że ci ludzie wchodzą w dialog. Ci ludzie chcą odpowiedzi. To nie jest tylko przekaz jednostronny. Myśmy dotychczas, korzystając z telewizji, z radia, z prasy, nie zdawali sobie sprawy, jak wiele osób konsumuje treści religijne. I ta liczba osób zainteresowanych religią i kościołem w sieci bardzo wzrasta. Ludzie potrzebują dialogu, ale chcą troszkę inaczej to przeżywać. Nie tylko słuchać, ale także dopytywać, sami coś proponować, współtworzyć. A więc ten cyfrowy kontynent to są realni ludzie, którzy po drugiej stronie komputera, po drugiej stronie laptopa czy smartfona naprawdę potrzebują duszpasterskiej pomocy. Bardzo dziękuję, zwłaszcza, że każdy, kto słucha naszej rozmowy, właśnie do tego nowego kontynentu należy, bo telewizja Lumen rozwija się tylko i wyłącznie przez internet i przez te media społecznościowe. Bardzo dziękuję, Pani Profesor. Dziękuję. Do widzenia. Się.